Hej, gram i gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak, witam was w siódmym poradniku z serii Call of Duty Black Ops Cold War Zombies, a w dzisiejszym poradniku zobaczycie, jak wykonać ulepszenie fali uderzeniowej na elektryczny. Także bez zbędnego przedłużania, bo mam bardzo mało czasu, łapeczka w górę i lecimy z tematem. Pierwszym krokiem jest oczywiście włączenie zasilania i zbudowanie pack puncha, jak zawsze to bywa w tych poradnikach. Drugim krokiem, podobnie jak w przypadku robienia termofazy, jeśli chcemy otrzymać błyskawice dość wcześnie, musimy najpierw zrobić pierwsze kroki do full easter egga, a więc zebrać części do eteroskopu. Pamiętajcie o tym, że pierwsza część pojawia się najbliżej waszej anomalii, więc załóżmy, że pierwsza anomalia pojawiła się wam na dachu Nacht der Untoten, to też pierwsza część eteroskopu pojawi się wam na respie tutaj. Po tym, jak pojawią się ogary zarazy, uruchomi się sekwencja pojawiania się kolejnych części eteroskopu. Kolejna część powinna się pokazać na skrzydle rozbitego samolotu, a ostatnia w akceleratorze cząstek. Budujemy eteroskop i przechodzimy do kolejnego kroku. W trzecim kroku robimy dokładnie to samo, co w przypadku robienia termofazy, a więc idziemy do ambulatorium, wchodzimy do mrocznego eteru, zabieramy dziennik doktora Fogla i uruchamiamy trzy wspomnienia z prac naukowca. Po zakończeniu ostatniego wspomnienia wracamy się do ambulatorium i wpisujemy hasło w komputer. Teraz musimy zdobyć falę uderzeniową. A jak to zrobić? Poradnik pod koniec tego wideo. W czwartym kroku musimy dostać się do mrocznego eteru, lecz tym razem nie z lokacji staw, a z teleportu obok packa puncha. W tym stepie naszym zadaniem jest zebranie esencji za pomocą fali uderzeniowej z trzech kryształów. Robimy to pojedynczo, a więc za każdym wchłonięciem kryształu wracamy się do skrzyni obok packa puncha i strzelamy w nią, tym samym oddając jedną esencję. Kolejność zasysania kryształów jest obojętna. Drugą znajdziecie na dachu Nacht der Untoten obok lodówki z perkami. A ostatnią obok Juggernoga przy wejściu do tunelu. Jeśli nie zdążycie zrobić całej sekwencji za jednym wejściem do eteru, nie przejmujcie się, możecie to dokończyć w kolejnej rundzie. Po ostatnim strzeleniu esencją w skrzynię, ta będzie gotowa do otwarcia. Otwieramy ją i cieszymy się błyskawicą D i E. To ulepszenie jest najlepszym ulepszeniem fali uderzeniowej. Sprawdza się zarówno na dużych grupach zombie, jak i na pojedynczych minibossach. I to by było na tyle, ludziska. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, dajcie łapeczkę w górę. Zostawcie komentarz dla statystyk. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie dzwoneczek, a ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie. End.